Siemanko, siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym Face to Face i dzisiaj moimi gośćmi są Marcin Dubiel. Dzień dobry. Siamen. I oczywiście Kacpi Crusher Boński. Crusher. Siemamen. Pistaszek. Zauważyłem, że odpaliłeś stoper. Bardzo fajnie, bo odpaliłeś go na starcie programu, więc moje formułki... Wiesz już, ile trwały twoje formułki, tak, wypowiadanie tej formułki. Rozumiem, że pierdolę od 2 minut 15 sekund. Tak, no. Ale dlaczego odpaliłeś ten stoper? A to nie o to akurat chodziło. Okej, to może zdradzisz nam, dlaczego odpaliłeś stoper? Uznałem, że włączę ten stoper, dlatego że Kacper jest tak przewidywalny i monotonny, co wyczytałem w komentarzach na YouTubie. No. No i może być trochę nudno w tym programie, więc pomyślałem, że możemy zabawić się w taką grę. I zacząłem zgadywać, ile czasu minie, aż Kacper zacznie zadawać pytania. Jedno z dwóch pytań, wokół których się zakręcił, czyli albo to, że obrażałem go na walce z Fiddlerversem, za co już go przeprosiłem, albo zacznie wymuszać na mnie i szantażować mnie, żebym poszedł z nim na badanie. Nie, dobra, możemy pominąć te tematy. Zacznijmy może od tego, bo tak, żeby wszystko iść po kolei. W takim razie wyłączę stop. Ile zajęło? 3 minuty. 3 minuty, no czyli można powiedzieć, że zostałeś troszeczkę ugaszony, twój zapał odnośnie tych pytań. Nie, no zobaczyłem, może jeszcze się pojawił. A okay. Zostałeś zaskoczony pozytywnie, że Kacper... Nie, zobaczymy jak przebiegnie rozmowa. Zostawiam ci Majka. Mam pytanie na sam start, dlaczego nasz rewanż odbywa się dopiero teraz? Dlaczego odbywa się dopiero teraz? Mhm. Nie rozumiem pytania. No, teraz mamy walkę. No, miała być wcześniej, natomiast ja nie mogłem wcześniej wystąpić. I... Dlaczego? Ponieważ byłem kontuzjowany. Miałem problem neurologiczny. Okej, okay, a skoro byłeś kontuzjowany, to jaki jest problem z tym, żeby udostępnić te Ale dokumenty? To wszystko było na bieżąco udostępnione. Ja byłem na rezonansie. Ale nie denerwuj się. No. Nie chodzi mi o to, że ja ci nie wierzę, tylko nie rozumiem, jaki jest problem w tym. Ale skoro byłeś kontuzjowany, czemu nie możesz mi pokazać po prostu ani razu dokumentów? O to nie prosiłeś, jak najbardziej możemy to załatwić. Okay, nie ma sprawy. Chodzi tylko o to, bo... Ja mam daty, słuchaj, są jakby poszukam, tylko może to zająć parę dni, ale poszukam dat, kiedy konkretnie wymieniliśmy się tą całą korespondencją, kiedy ja mówiłem, byliśmy nawet na spotkaniu z Krzyśkiem, być może nawet mam... Nie wiem, czy nie mam aneksu po tamtym spotkaniu, więc chyba będę wiedział, jaka to była data. I pokazywałem, jakie są wyniki badań. Okej, okay, nie, bo wydaje mi się, że ja wcześniej prosiłem cię o to, żebyś pokazał mi prostu te dokumenty, bo wydaje mi się, problemu. Że... No właśnie, słuchaj, ja ci powiem tak, co więcej, mi też chyba nie jest na rękę to, że to jest dopiero teraz. Ja też wolałbym, żeby to było wcześniej. Naprawdę, uważam, że trochę czasu minęło. Fajnie, że w międzyczasie wymyśliliśmy tą formułę. Fajnie, że to będzie walka no limit w klatce rzymskiej, bo po prostu nie będzie to odgrzewany kotlet, tylko będzie się działo coś więcej. Natomiast, moim zdaniem nie jest to wcale taki odgrzewany kotlet, bo uważam, że między nami, mimo że nie mieliśmy jakiejś tam relacji i nie rozmawiamy ze sobą w międzyczasie, to dalej jest, ja przynajmniej czuję z tobą jakieś emocje, że to jest, ta walka wzbudza emocje, jak na przykład walczyłem z Mateuszem z Fiddlerversów, no to nie było tego vibe'u i to mi się podoba, bo wiem, że to się nakręca samo tutaj. Jak możesz opisać ten vibe? Czy to jest jakaś negatywna emocja związana z Marcinem, czy geneza i historia waszej znajomości ma jakiś wpływ na to, że jednak osoba, która wygra ten pojedynek, to jest... Nie, ja już się jakby przyzwyczaiłem do postaci Marcina i on od wielu lat wydaje mi się, że nie za wiele się zmienia, więc co to będzie, wszystko jak nie będzie. Więc to wszystko trochę opadło. Teraz jeszcze że trochę bardziej mnie nawet ten Mateusz Kaniowski bardziej irytuje, ale to myślę, że jego temat poruszymy trochę później. I Marcin tak... Marcin przed chwilą jakby rzucił takie sformułowanie, mianowicie co będzie, jak mnie nie będzie. Czyżby to było takie jakby ukąśnięcie Kacpra? Nie, zaśmiałem się. Okay. A że nie będę miał walczyć z kim po tobie? Że nie. Przyzwyczaiłeś się do tego, że jestem. Więc powiedziałem, co będzie, jak mnie nie będzie w końcu. Nie, przyzwyczaiłem się do tego, że jesteś taki sam od lat, a nie do tego, nie, że nie jesteś. Zresztą w sensie... Trochę wydaje mi się, że niereformowalny, mniej więcej coś w tym stylu, ale ja przestałem się jakby zastanawiać też nad twoją osobą, bo wydaje mi się, że jesteś trochę takim kameleonem, który
nie potrafi zbudować jakiegoś, może nie zbudować, ale nie potrafi do końca postawić na swoim, tylko zawsze starasz się zrobić tak, żeby dobrze wypadać przed kamerą. I myślę, że masz tak od lat, może to jest jakiś też uraz z przeszłości, że miałeś dużo jakichś kontrowersyjnych akcji, jak tam te z tymi butami na przykład, jak rozdawałeś, czy różne tam, no Afryka i tak dalej. I myślę, że może teraz zmieniło ci się po latach, że chcesz wypadać jak najmniej negatywnie. I dlatego stałeś się trochę nijaki, moim zdaniem, ostatnio w internecie. Ja uważam, że to jest manipulacja. Ja uważam, że to właśnie ty jesteś nijaki, że to ty powielasz na przykład moje schematy sprzed 2 lat. Czyli to zauważ co to, znaczy? To, co ja robiłem 2 lata jakie temu, ty schematy? Zachowujesz się w no poczekaj, ty zachowujesz się w analogiczny sposób. W taki sam sposób prezentujesz się w internecie. Zachowujesz się dokładnie tak samo jak 2 lata temu, tylko No kontynuuj. No, trochę mnie to wybiło z rytmu. Okej. Na ostatniej konferencji po prostu dałem sobie wmówić niektóre rzeczy, a teraz po prostu nie dam. Okay. Chciałbym, żeby kamerę pokazała Kacpra, no bo tutaj Marcin powiedział, że wybiło go coś z rytmu i nie było to widoczne na ekranie. Kacper przyniósł sobie notes, czego oczywiście ani trochę ci nie zabronię. Każdy ma prawo jakby korzystać, tak samo jak Konopski korzystał z laptopa w programie z Wardęgą. To, co wy tutaj przynosicie, to jest wasza sprawa. Ja nie mam do tego jakby totalnie żadnego problemu, ale może powiesz, co tam jest w tym notesie? Co tam jest, to jeszcze się okaże, ale... Na razie sobie notuję mniej więcej, właśnie żeby nie zapomnieć tego, o co chcę dopytać Marcina, bo zauważyłem, że z Marcinem problem jest taki, że kiedy zadaję mu konkretne pytania, Marcin lubi bardzo wymijać i wybiegać do innych tematów, więc w tym momencie, kiedy on mi coś zarzuca, notuję sobie rzeczy, które mi zarzuca i będziemy wracać i punktować dokładnie te rzeczy. Jakie schematy, Marcin, powielam twoje? Schematy zachowania właśnie podczas konferencji, takiej postawy, takiego, no dokładnie to, co ja robiłem. Czyli a możesz konkretnie? No tak, no wtedy dawałeś się ponosić emocją, teraz jesteś oazą spokoju. W sumie robisz dokładnie to, co ja, no jakby to tylko to, nie tylko właśnie to miałem na myśli. No w internecie... Nie, bo tutaj pomagasz mi jakieś powtarzanie schematów. Poczekaj, daj mi dokończyć. No. Mhm. W internecie prezentujesz się na... starasz się prezentować... Kurczę, strasznie mnie to będzie wybijało z rytmu. Ja czuję, że EBE zrobi parodię Death Note. To czekaj, zrobię do przebitki. Po raz kolejny wybiło mnie to z rytmu. Dla mnie to też jest ale tak, jakby no jest w tym jakiś cel. I teraz naprawdę nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo czekaj, zgubiłem się, przy czym byłem. Co z tymi schematami, bo powielam to, że się... Tak, w sumie bardzo podobny kiedy była nasza bardzo walka? Podobny sposób prowadzisz komunikację w internecie. Podobnie? Twoje post, na przykład twój post, uważam, że twój post chyba tam z wczoraj, przedwczoraj, który ktoś mi podrzucił, być może nawet nie do końca jest przez ciebie napisany, bo nigdy nie miałeś takiego stylu wypowiedzi. Marcin, ty potrzebuje menedżerów, dlatego, nie potrzebuje ludzi, którzy... Słuchaj, nasza walka odbyła się kiedy? Rok i 9 miesięcy temu. Przez 2 lata bardzo dużo potrafi się odmienić w ludzkich życiach. Owszem. I potrafi się zmienić. Owszem. I myślę, uważam, że sam jestem tego przykładem, mimo że twierdzi, że nie. Okej. I bardzo dużo się u mnie zmieniło. Potrafię kontrolować swoje emocje i wtedy też nie do końca zrozumiałem jakby... To, czego ludzie oczekują właśnie, bo ja oglądałem Fame MMA od początku i mi podobało się to, że są dymy. I myślę, że też się działo to trochę mi z tyłu głowy, że podejdę do tego, dobra, trochę podkręcimy, ale też było tam mnóstwo moich szczerych emocji, bo naprawdę byłem w ciężkim okresie i byłem strasznie wkurwiony. Nie ukrywam też, że to, kiedy się jakby... że jestem zdenerwowany i to bardzo zmotywowało mnie do pierwszej walki i do ciężkiej pracy nad tym. I... Niewątpliwie uważam, że my przetarliśmy naszą walką pewien szlak, dlatego że rzeczywiście przed naszą walką Fame MMA wiązało się tylko i wyłącznie z tym, że ludzie robili zadymy, wyzywali się i krzyczeli, a nasza walka na dobrą sprawę chyba, nie chcąc sobie dodawać, była pierwszą, która
Gdzieś tam była trochę odebrana, trochę inaczej, my się pokazaliśmy też z innej strony. Natomiast uważam, że to, o czym mówisz, wciąż będę tego twierdził, będę się tego trzymał, że to jest manipulacja, ponieważ ty opowiadasz o tej swojej zmianie. Wiesz, zarzucasz mi, że ja się nie zmieniam, że ja cały czas mówię o tych swoich zmianach, a jestem taki sam. Natomiast wiesz, dla mnie... W sensie to jest tylko moja subiektywna, opinia. Ja mam prawo się do niej ustosunkować. Ja uważam, że wiesz, dla mnie wyznacznikiem tego, czy ja naprawdę się zmieniłem, czy... Nie było mnie słychać wcześniej? Nie, jest git. Dla mnie wyznacznikiem tego... A można tą wodę jeszcze wymienić, jak prosiłem? Przepraszam, że się przyjmę. Możemy tą wodę, bo już wymienimy tą wodę. Coś mi pływa w wodzie. Wiesz, uważam, że wyznacznikiem tego, czy ja się zmieniłem, są bliskie mi osoby, które widzą jakąś zmianę. Jest moja kobieta, która, nie wiem, jest ze mną szczęśliwa. Jest moja relacja, która jest zdrowa. I to mi mówi, czy ja jestem, czy u mnie się coś zmieniło. Natomiast co jest twoją zmianą? Ja uważam, że tylko i wyłącznie ty widzisz tą swoją zmianę, ponieważ to, że zmieniłeś się wizualnie, to, że zmieniłeś, wiesz, kreujesz jakąś postać tego crushero, tego fuckboya, pomijając fakt, że uważam, że to jest w jakiś tam sposób trochę cringe'owe. Cringer. Po raz kolejny jest to moja subiektywna opinia, tak jak ty masz swoją opinię, tak jak ja mam swoją. Ja myślę, że wydaje mi się, że tylko i wyłącznie ty widzisz tą zmianę. Popatrz. Okej, no to ty, tak jak u ciebie. Słuchaj, no. Tak jak u ciebie twoje bliskie osoby zauważają zmianę, tak samo ja mam to, dokładnie to samo u siebie, ale myślę, że też bardzo dużo moich odbiorców zauważa zmianę u mnie i w moim podejściu do życia. No pytanie, bo czy to uważam, jest zmiana, czy to jest po prostu... Nie, to jest zmiana, bo uważam, że sport i ogólnie ty się lubisz przyczepiać do tego, że ja kreuję siebie na sportowca, a ja myślę, że sport wyciągnął mnie z tego, że nie wiem, chodziłem co tydzień na imprezy, czy paliłem papierosy i tylko na tym opierało się moje życie towarzyskie. Sprawiło teraz, że mam zupełnie inne znajomości, inne wartości i poznałem zupełnie innych ludzi. Sam kontakt też z moimi trenerami jest dla mnie bardzo rozwijający. Oni też są muzułmanami, mają zupełnie inne podejście do życia, więc też nadało mi to jakiejś kolejnej perspektywy. I myślę, że tę zmianę najbardziej właśnie ja zauważam przez to, że ludzie, którzy są moimi autorytetami, potrafią mi powiedzieć, że naprawdę kasę przez te dwa lata super się zmieniłeś. Jasne, ja nie mówię, że tak nie jest i w sumie przed chwilą powiedziałeś, że manipuluję. Tak, daj mi dokończyć, bo ja chcę to rozwinąć. Dlatego zapisuję tutaj to, co mówisz. Chcę to rozwinąć. Uważam, że dobrze dla ciebie, jeśli tak jest, natomiast popatrz, ty bardzo często skupiasz się na tym, żeby mówić o tym, co mówią o tobie. Czyli co mówią o tobie trenerzy, co mówią o tobie znajomi, co mówią o tobie ludzie w internecie. A prawda jest taka, że gdybym ja na przykład był takim manipulatorem, gdybym ja tak starał się zmanipulować tą sytuację, to na przykład mógłbym powiedzieć. To jest chyba twoja taktyka, że będziesz wmawiał 10 razy manipulator, gdybym ja był takim manipulatorem jak ty, gdybym ja tak starał się zmanipulować tą sytuację, to mógłbym na przykład powiedzieć o tym, co słyszałem, co mówi i myśli o tobie gdzieś tam kiedyś bliska ci osoba, nie? I uważam, że i z tego, co słyszałem, no to już nie są tak pozytywne opinie i chyba zgodzisz się ze mną, że lepiej, jeśli tego nie będę przytaczał. Możesz przytoczyć, bo nie mam problemu z tym, co myśli o mnie Julia, bo to jest właśnie... Ale widzisz, ja nie powiedziałem, że chodzi o Julię. No tak, Ale manipulacja, a teraz jeszcze wmów, że manipuluję, że nie chodzi o... Ale ja nie powiedziałem o Julię. Nie powiedziałem, że chodzi o Julię. O kogo ci chodziło, bo nikt w moim bliskim otoczeniu się nie zmienił od tych chodziło mi o Julię, ale to widocznie może ty masz coś na sumieniu, skoro do tego doszedłeś, nie, prawda? Nie, bo to ty tutaj znowu, to jest właśnie wprowadzenie twojej manipulacji. Czyli co, rozumiem, że teraz słowem tego tematu będzie manipulacja. W takim razie chciałbym, żeby Julia się wypowiedziała na ten temat, skoro ją wywołujesz już w tym momencie. Ale jasne, natomiast ja nie będę wywołał Julkę Boxdel, co mi się nie spodobało, bo Julka prosiła o to, żeby się nie wypowiadać w jej temacie. Cały czas ten temat się krąży teraz i ludzie powtarzają, dlatego ja też
też muszę jakoś ten temat poruszyć. Widzisz, a jednak zasłoniłeś się teraz, mówiąc to w takim razie, co powiedziała Julia, to w takim razie jedna, z jednej strony mówisz, że nie zależy, nie, że zależy ci na tym, żeby okay, nie poruszać jej nie tematu, a później w swojej obronie jesteś w stanie powiedzieć... W tym momencie to ty manipulujesz, że Julia coś mówi o mnie źle, a... Ale chcesz, żeby ona się nie wypowiadała w końcu? Nie, ja nie mówię, że Julii się, może wypowiedzieć. Ja okej, okay, chciałbym przekrócić przekrócić temat Julii, bo prosiła tak, o to, ja też żeby się nie wypowiadał. Owszem, ja też, ale muszę coś powiedzieć, no to, bo jakby wiadomo, że ten no offense Marcin, nie, ale czyli w pewnym sensie podprogowo wywołałeś Julię, nie? Tak, jasne. No, ale pozwól mi dokończyć, bo wiadomo, jesteśmy ziomalami, wszystko jest git, ale ostatnio na High League'u na przykład zarzuciłeś Kaniowskiemu, że on wyciąga stary prywatę, a teraz zrobiłeś tak, to samo. Tak, no, ale nie? To wiesz, do Kaniowskiego wydaje mi się, że tak czy siak pewnie dojdziemy potem, bo będziemy pewnie będzie ten temat wywołany. Okay. Natomiast widzisz, chciałem powiedzieć... Wypierdoliłeś się trochę, co? Ja się wypierdoliłem? No. Nie wypierdoliłem się. Ale kontroluję. Chciałem wytłumaczyć, dlaczego tą Julię, bo ty dobra, a nie możemy tego tematu już przyciąć? Nie, no popatrz, bo ty zrobiłeś ostatnio to samo. Bogdel zaczął temat Julii, zacząłeś się wypowiadać, zacząłeś mówić też rzeczy, które ja wiem, że nie do końca są zgodne z prawdą. Skąd wiesz takie rzeczy? Bo je słyszałem. A, okej. Okay. Po prostu, bo słyszałem. I to coś o mnie jeszcze, tak? Czy nie, no, słyszałem od niej. Tak jak mówię, ja tu też z szacunkiem do niej nie chcę. Mamy nie tutaj Bogdela, który jest świadkiem. Ale daj mi dokończyć. A w momencie, w którym ja wiedziałem wtedy, bo ja wiedziałem, że to nie jest prawda, lub wiedziałem, że zrobiłeś coś specjalnie, to... To było 100% szczerze, bo ja od samego początku nie chciałem poruszyć tego tematu. Dodatkowo dzisiaj był Filip też i ja nie, jak widziałeś sam pewnie po moim podejściu, ja mam 100% luz do tego i bardzo się cieszę, że... A może że właśnie Julia manipulujesz? Znalazł, nie, a nie, może właśnie starasz się pokazać. Marcin, ty przestań żyć w swojej bańce i wszystkich oceniać swoimi torami. Zapomniałem powiedzenia. Ale nie wszystkich. Kasper, ja się wszystkich swoją miarą. Okej. Okay. Ja dobra, się, to daj ja mi się wypowiedzieć teraz. Manipulować. No, ale rozmawiałem z Filipem i naprawdę mam luz. Zapytałem się co u Julki, bo po to się rozstaliśmy, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. Ja uważam, że jestem szczęśliwszy po rozstaniu i wydaje mi się, że Julia też, bo z tego, co powiedział Filip, jest naprawdę dobrze. I o to mi tylko chodziło. Ja potrafię zdrowo podejść do zakończenia relacji, w przeciwieństwie Marcin do siebie. Ja nie? A ja nie? Czemu uważasz, że ja nie potrafię zdrowo podejść do zakończenia relacji? A zapomniałeś, jak wykorzystałeś twój prywatny i ukryty związek z Lexi do zrobienia sobie jak największego hype'u i najmocniejszego postu w swojej karierze? Miałem nadzieję, że tego nie powiesz. Widzisz, ale poczekaj, właśnie to jest... Słyszałem ostatnio, tą hipokryzję i niestety w tym wypadku muszę się już do tego odnieść. Wolałbym, żebyś po tym, co ja teraz powiem, rzeczywiście chciałem zakończyć temat Julii. Natomiast hipokryto, nie mów mi, że ja do czegoś wykorzystałem swój związek, żeby dodać sobie posta i żeby za przeproszeniem najebać na tym lajków, w momencie, w którym ty zrobiłeś dokładnie coś takiego. Czy przypadkiem nie umówiliście, że dodajecie Instastory? Ustaliliśmy to. Tak? Tak. Że dodajecie Instastory z tego, co słyszałem, a ty dodałeś posta? Odnajdę wiadomości. No to dobrze, no to ja słyszałem co innego. Okej, odnajdę wiadomości. Zapraszam dzisiaj na Instagramy. Chyba, że Julka się nie zgodzi. No widzisz, jest po raz kolejny. Nie, ale dla mnie nie ma problemu. Dobra, zejdźmy rzeczywiście. Powinniśmy zejść z tematu Julii. Tak, i wróćmy do tematu Lexi. Dlaczego wykorzystałeś to, że byliście w prywatnym związku? I... A co, ty jesteś detektywem? Że... Nie, zastanawiam się, to właśnie, to jest to, o czym pytałeś mnie, jakich zmian u ciebie nie zauważyłem. I to jest właśnie jedna z rzeczy, których się u ciebie nie zmienia. Jasne, tylko wiesz, kiedy to było dwa lata temu, stary. To było dwa lata temu. Dwa lata temu byliście w związku? Dwa lata temu ten post? Tak, jakiś ponad lata temu? Tak, półtora roku temu. Możemy sprawdzić, no, koło półtora roku temu, dwa lata. Od tamtego czasu mieliśmy już z powrotem kontakt i jakby, no, nie byliśmy ze sobą, ale jakby, no, pewnie opinia ale publiczna też wie. Ale po co dodałeś tego posta? Bo nie mogliście poprosić. Ja półtora roku temu też byłem zupełnie inną osobą. Okej, dobra, jeszcze chuj w to, że dodałeś tego posta.
Bo jeszcze jakbyś zapytał Lexi, to by było spoko. A czemu jej nawet nie spytałeś i stwierdziłeś, a czy jesteś jej menadżerem teraz, nie, nie, że zadajesz mi takie pytania, czy o co ci chodzi? Jestem jej znajomym, jestem twoim oponentem i jesteśmy tutaj w programie face to face, żeby wyjaśnić takie sprawy. Mhm. Ostatnio jak siedzieliśmy na konferencji, to nie powiedziałeś, że nie będziesz ze mną dyskutował. Marcin, jesteśmy w programie, w którym zarabiamy... Ale dzisiaj tutaj jestem i jesteśmy w programie, w którym zarabiamy mnóstwo pieniędzy. Dostajesz olbrzymie pieniądze i przychodzisz na konferencję nieprzygotowany i mówisz o tym, że nie będziesz ze mną dyskutował. Stary, widzowie chcą to oglądać właśnie, za to płacą i za to kupują pay-per-view. Jasne. A ty mówisz, że nie będziesz ze mną dyskutował. Teraz siedzimy znowu na programie face-to-face. A i co, skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i polega to na zadawaniu pytań drugiej osobie. Ale czy ty mi mówisz, tłumaczysz, że nie na czym polega ten program, no czy tak, odpowiadam na każde swoje pytanie? No to dlaczego zdecydowałeś się wrzucić tego posta, bo odpowiedziałeś, czy jestem jej menedżerem? Ja pierdzielę, ponieważ to nie dotyczy ciebie. Nie wiem, czemu nie możemy rozmawiać na temat naszego konfliktu? Nie, no, to mnie bardzo interesuje. Czemu nie możesz na to odpowiedzieć? Ale ja powiedziałem już, że ja uważam, że popełniłem szereg błędów. Czy ten post ja pytam o co innego. Dodałem go pod wpływem różnych dlaczego? Emocji. Dlaczego? Czemu nawet jej nie spytałeś? Przed chwilą powiedziałeś mi i zarzucasz. Chcesz, żebym zabawił swojego psychologa? No nie wiem. Nie, rzucasz hasła, że jestem hipokrytą, że jestem manipulatorem. Jasne. Przed chwilą mówiłeś, że dodałem posta, żeby korzystać. Dobra, ale jeśli ty cały czas nie pozwalasz mi dokończyć, to na pewno nie dojdziemy do żadnego tematu. Na pewno nie dojdziemy do żadnego tematu. Na pewno nie dojdziemy do żadnego wniosku, w którym cały czas mi będziesz przerywał. To odpowiedz na pytanie. Nie wiem, czy chcesz być tutaj moim terapeutą, czy nie. Pewnie sam musiałbym zajrzeć do swojej głowy i zastanowić się, czemu tak było. Nie wiem, być może było to związane na przykład z tym, jak stoisz z tym, że tam. Być może było to związane z tym na przykład, że po prostu chciałem siebie przekonać w tym, że to koniec. Chciałem siebie utwierdzić w tym, że to koniec. Chciałem po prostu odciąć się od tej znajomości w taki sposób. Być może dlatego to dodałem. Okay. Może... Rozumiem i spoko. Rozumiem teraz skąd te emocje. Super. I o to pytałem, Marcin. Super. Ale dalej możemy uważam, że dalej, to chuj słabe. No tak, a ja dalej uważam, że manipulujesz, że dokładnie powielasz. Okej, jak powielasz 30 razy manipulujesz, manipulator w trakcie tego programu, to nie znaczy, że mówisz ludziom. Nie, wiem, że tak. Możesz sobie teraz popatrzeć na synonimy słowa manipulacja i kurwa mówić do ciebie synonimem. Nie, bo mówisz tam hipokryto, manipulatorze, a ja nie mówię do ciebie, jeszcze ani razu cię tutaj nie obraziłem, Marcin. Ale ja ciebie nie obrażam. Nie, próbujesz. Za każdym razem próbujesz stworzyć ze mnie. Ja mówię, jak według mnie jest. Ja wiem, jak tym twierdzisz, że mnie nie obrażasz, a zarzucasz mi jednak takie, a nie inne rzeczy. Nie, ja zarzucam tobie, że jesteś hipokrytą i manipulatorem. Okay. Powiedział Marcin Dubiel. No i super, no i powiedział Marcin Dubiel. No. Słuchaj, ja naprawdę, tak jak powiedziałem, wiesz, u mnie sporo się zmieniło też i mogę powtórzyć jeszcze raz to, czego wcześniej chyba nie, ale kurwa co? Co nie, chcesz konkretnie mówisz, że się pozmieniałeś i tak dalej. Cały czas się zmienia. Dobra, każdej minuty, z godziny na godzinę jestem z inną osobą. Ale przestań mi cały czas przerywać. Okej, no to mów. No bo się pytasz mnie, co się zmieniło, tak jak ci powiedziałem, idź do moich bliskich i ich zapytaj, jaki teraz jestem. Ja na przykład odciąłem się ostatnio od internetu, nie było mnie przez jakiś czas i uważam, że zrobiłem to dla siebie, jest mi zajebiście. Tylko reklamy wrzucasz teraz... ostatnio, nie? No tak, no super. I co, tego się przypierdolisz teraz? No dla mnie to dziwne, nie? No okej, okay, bo miałem taki okres. Miałem że taki okres, rzeczywiście. Że tylko miałem taki widzów, okres. A masz ich w dupie. O Jezu, a ty naprawdę mówisz o kaszowaniu swoich widzów, gdzie to ty wszystkich tych swoich widzów zlewałeś po naszej walce, jak nagle zniknąłeś z internetu, nie było cię. Tak, bo mnie dojebało to, ja się potrafię do tego przyznać. A mnie inne rzeczy dojebały, mnie też inne rzeczy dopierdalają. Ale nie dojebało na przykład to. Ale jak mnie dopierdoliło, to nie przesadzałem. Ja nie będę siebie teraz robił ofiary, ale mnie też różne rzeczy dojebały. Też mnie dojebało na przykład to, że wiesz, że w momencie, w którym zacząłem być z Natalią, to ludzie, kurwa, nie byli w stanie tego zaakceptować. I tak łatwiej mi było wtedy odejść z internetu i skupić się na budowaniu tej relacji. Zbudowałem ją, jest zajebiście. Jestem teraz mega szczęśliwy, wracam tutaj, idziemy się napierdalać. Wiesz, miałem wobec ciebie, moje emocje jakiś czas temu już ostygły, natomiast w tym momencie, w sposób, w jaki, wiesz, w jaki poprowadziłeś ostatnią konferencję, gdzie... No co tam zrobiłem? Zarzuciłem ci coś jakiegoś strasznego? Generalnie, cały format tej konferencji... I całe twoje kreowanie, twojej postaci i mojego podejścia do mojej osoby.
Słuchaj, jak cię będziesz przypieprzał do wszystkiego, co ja mówię, nie, po prostu to... podkreślam, nie, myślisz, że podkreślam ktoś, słowa, które mi, powtarzasz i próbujesz przybić mi łatki. Dobrze. Ale, a ty cały czas powtarzasz jakieś zarzuty, no i wiesz, i wychodzi nie, na to nie, powtarzam samo. Cały czas, wychodzę tak. z czymś kolejnym, ale też w momencie, kiedy wyciągnąłeś moją jakąś prywatę, to poruszmy też jakiś temat, to nie, w sensie nie jest to prywatne, ale jest to pytanie o twoją dziewczynę. Bo w walce z Alberto postanowiłeś na szali zwycięstwa postawić swoją dziewczynę. Czy to uważasz, że to jest spoko zachowanie? Co, a co w tym nie jest spoko? Za żart, to był jakiś tam, jakaś tam forma żartu, która była z nią skonsultowana. Okej, okay, no... I wiesz, i uznaliśmy, dla mnie że... to jest bardzo niesmaczne. No jakby. I super, a dla mnie na przykład niesmaczne jest to, w jaki sposób kreujesz swoim... swoją postać w internecie, okay. Nie? Niesmaczne jest to, jak mówisz o tym, jakie to, jak to, te dupy chcesz obracać, niesmaczne jest... Kiedy tak mówię, Marcin? Kiedy tak powiedziałem? Słuchaj, niesmaczne jest to, jak się zachowujesz w klubach. No ale znowu niesmaczne mi. Jest to, jak się co zachowujesz robię? W klubach. Co robię w klubach? No widziałem, nie mam nawet przez przypadek. Wiesz co, nagrałem, jak ostatnio gdzieś w śnie chyba byliśmy i jakąś laskę obmacywałeś. To w ogóle nie jest żadne nagranie, dobra, które bym chciał udostępniać. Znowu zarzucasz ale wiesz, jakieś rzeczy, ale słuchaj stary. Kreujesz taką dziwną postać w tej chwili. Kreuję dziwną postać, czyli co? Kreuję, że podrywam dziewczyny i... Dla słuchaj, mnie to Marcin, jest cringe'owe. A przed chwilą mówisz, że takie coś się i dzieje. Mówisz, że, ale mówisz, że dla ciebie coś jest niesmaczne, tym... więc nie, ja odpowiadam, okay, co okay. Jest dla mnie niesmaczne w twoim zachowaniu. Dla mnie niesmaczne jest to, że nagrywasz kogoś, jak się bawi w klubie, w prywatnym klubie, co robi w swoim prywatnym wysłałem klasie. To, wysłałem to na swoją grupę. No, to co, to coś tam. Co, że... Właśnie ty to masz tak, że lubisz nagrywać swoich znajomych, nie? Ty ogólnie wiem, jak że... Jak to jest zarzut? No i co? No nie, jak, tylko ci o tym mówię, że to jest niesmaczne i moim zdaniem jest to nie, a czy to nie fajne, a, że nagrywasz ludzi w ich prywatnym i wolnym czasie. Poza tym to, że nie wiem, że tańczę z jakąś dziewczyną sobie w klubie i jesteśmy dorosłymi ludźmi, mam prawie 24 lata, nie wiem co to była za dziewczyna, ale też na pewno była pełnoletnia. Nie no to co dziewczyna, którą zabrałeś do Meksyku po tym, jak zerwałeś z Lexi. I narobiłeś jej nadziei i później ją porzuciłeś, ale wracając bo do... Bo rozumiem, że ty jesteś w tej sytuacji i ty wiesz... Nie, nie, wracając do... No ale to nie, tego, no to myślę, proszę, że... no skupmy nie, bo się ty na mówisz, tym, no. Ty mówisz, to okej, dokończmy najpierw pierwsze tematy, które zarzucałeś, bo... Ale to ty nie widzisz, to ty, nie, ty znowu manipulujesz, chwilą... to cały czas ty zarzucasz. Okej, przed chwilą mówiłeś, że gdzieś opowiadam, ile, tak to przewidywalny. Ile to ja dup nie obracam i tak dalej. Kiedy takie coś mówiłem, Marcin? Mówię o postaci, którą kreujesz. Nie będę przytaczał teraz wszystkich twoich słów. No bo nie ma, o generalnie... właśnie ty nie potrafisz przytoczyć. Ja ci mówię na wszystkich konkretach. I to jest różnica, Marcin, między nami, że ja ci mówię konkretne rzeczy, a ty próbujesz zmanipulować. Nie, nikogo stworzyć, nie próbuję zmanipulować. Robisz, w jak najgorszym dzieje świetle. Się dokładnie na odwrót. No. Co do jeszcze podrywania dup i tak dalej. Obejrzałem dzisiaj filmik twój. Czekaj, zaraz ci powiem dokładnie z którego momentu, bo jestem przygotowany tym razem, a nie wchodzę w emocjach jak dwa lata temu. O podrywaniu dup po rozstaniu. Ten filmik nazywał się... Daj mi sekundę. Listopad 2021 rok. A nie, to było jak oceniałeś płatki. Mówiłeś, że nie smakują, ale do tego też jeszcze dojdziemy. Okej, ten odcinek się nazywał Czy byłeś na randce od rozstania? I tam było, że właśnie ty zarzucasz mi o tym, że się rozstałem, że się spotykam z dziewczynami, a sam tworzyłeś content na tym, jak że tutaj już chodzisz na randki, że trzeba w końcu zacząć się spotykać i takie rzeczy. Ja myślę, że ja robię dokładnie to samo. Dlaczego wszystkim nie szanujesz dziewczyn? Czemu nie szanuję dziewczyn? Bo traktujesz je przedmiotowo. Dlaczego uważasz, tak uważasz? Sposób, w jaki się wypowiadasz w internecie, to sugeruje. Ale podaj konkrety, co, jak się wypowiadam o dziewczynach? No tak jak mówię, z którymi... wracamy, to co słyszałem o twojej prywacie, nie będę, nie będę poruszał. Może kiedyś to wyjdzie, szczerze mam nadzieję, że ktoś cię kiedyś dopiecze i, ja, i to wszystko ja zostanie teraz wyciągnięte. Chciałbym powiedzieć, że za każdym razem, przynajmniej może się ominąłem z jedną osobę, gdzie staram się z góry powiedzieć o... Nie, na pewno mówiłem. Mówię o tym, że jestem teraz po rozstaniu i teraz jest czas, żebym skupił się na sobie i że nie poszukuję związków. Z góry przedstawiam dziewczynom, że nie mam zamiaru z nimi, że to nie jest budowanie miłości, tylko że to jest czas dla mnie. Przepraszam. Bo uważam, że to jest czas, żeby zacząć się spotykać. Ja to robię, i mi zacząłeś to zarzucać przed chwilą, dlatego ci wypomniałem. Ale chodzi mi o to, że staram się podchodzić
staram się i podchodzę fair do dziewczyn, mówiąc im od razu, jakie są moje intencje. Myślę, że byłbym chujem i traktowałbym je przedmiotowo, kiedybym mówił, że teraz będziemy razem, spędzimy najlepsze chwile. Jednak widownię masz stosunkowo młodą, tak? I okay, ale jest niski wiek twojej widowni. Okay, uważam, że pokazywanie... Ile procent jest dziewczyn w sensie wiekowym. Ale nie wiekowy, musimy tego sprawdzać, bo dobrze wiemy, że każdy, kto się loguje na Instagramie, może sobie na YouTubie może sobie zwiększyć. Większość jest... młodych osób, to prawda, ale żeby gadać na konkretach właśnie. No dobrze, ale to staram się gadać na konkretach. Nie jest to, że nie będziesz przytaczał statystyki. Nie zarzucaj mi, że gadam na konkretach. Ja też oczywiście mam o wszystkich większości powyżej 24 roku życia, no stary. No to gratulacje. 21%, 13, 17, 65, 18, 24, z czego możemy zrobić jakąś poprawkę, że nawet jeśli 30% z tego jest oszukane, to dalej mam i co, i uważasz, 300 tysięcy że, osób, że które są dorosłe. Moi starzy też was oglądają. No właśnie, więc ja uważam, że mamy tak dużą publikę i mamy tak duże zasięgi i tak duże konto na Instagramie, to jakieś wzorce, tak? Że nie skupia się takie to. Takie pokazywanie, że teraz jestem po rozstaniu, zmieniłem się, zaczynam, wiesz, chodzić wszędzie z gołą klatą. Jestem dumny z tego. Jestem dumny z tego, bo kiedy byłem młodszym gościem, to po tym jak złamałem nogę, byłem grubszy i na pewno miałem kompleksy spowodowane tym, że byłem gruby. I dlatego jestem tak dumny z siebie, że potrafiłem wziąć się w końcu za siebie i przebudować swoją sylwetkę w taki sposób, że wyglądam teraz dobrze i podobam się sam sobie. I myślę, że to jest, nie ma w tym nic złego, żeby pokazywać, że podobasz się sam sobie. Uważam, że brakuje tego trochę nam. W pokazywaniu tego, że podobasz. Uważam, że brakuje nam tego w Polsce. Ja też zajebiście przebudowałem swoją sylwetkę, kurwa. Ale nie było mnie widać, no kurwa. Zajebista przebudowa, kurwa. Więc uważam, że nie jest tym złego i uważam, że powinniśmy my jako ludzie być bardziej dumni z tego, co osiągamy, bo często mówimy o tym, że właśnie jak ktoś jedzie na przykład na jakieś zawody, na olimpiadę, zdobywa medale, to mówi, że udało nam się, a moim zdaniem powinniśmy zacząć mówić, że warto jest ciężko pracować i że ta praca doprowadza do wyników. I to chcę właśnie przekazywać teraz moim odbiorcom. I tak wygląda to, ostatni mój post właśnie tak wyglądał. Ja ostatnio bardzo dużo słucham i bardzo dużo czytam i staram się jak najbardziej rozwijać i chcę przekazywać tą wiedzę właśnie tym młodym czy starszym osobom. A widzę na przykład bardzo dużo pewne niezgodności. Na przykład w momencie, w którym oglądałem wczorajszy trailer, powiedziałeś, chcąc to zacytować, że nie wiesz, jaki mam kręgosłup moralny, czy nie? Tak? Coś z moralami rzuciłeś. Natomiast mam tutaj gdzieś twojego wczorajszego posta. Zawsze na mojej ścieżce pojawiać się będą problemy i błędy, ale tylko na nich jesteśmy w stanie się uczyć i dzięki nim rozwijać. Widzisz, odnosisz się do tego, że ja nie mam moralności w momencie, w którym tam najpierw cię obrażam. Nie, zastanawiam się nad twoim no tak, ale insynuujesz, że moją moralnością jest źle przynajmniej. Każdy ma swoją moralność, jest inna niż moja i zastanawiam się, jaka jest twoja. Insynuujesz, że moja moralność jest w twojej opinii. Zastanawiam się, jaka jest twoja moralność. Nie, nie wyglądało tak, jakbyś zastanawiał się. Uważam, że jest chujowa, bo jak wcześniej mnie wyzywasz na walce. I widzisz, tak, okay, owszem. Jak ale wcześniej wyzywasz na walce, a później przychodzisz podawać mi rękę. Moja moralność jest taka, że w momencie, w którym popełniam błąd, to po prostu przepraszam. Taka jest moja moralność. No przeprosiłeś dopiero na ostatniej konferencji, z tego co pamiętam. Tak, ale przeprosiłem. Okej. Okay. Dobra, żeby podnieść emocje, zadzwonimy teraz do pana Jacka Murańskiego. O kurwa! Nie martwcie się, dzisiaj tego nie robimy. Nie, zadzwońmy. Spokojnie. Ja tego ostatnio rzucał mojego posta na tym. Właśnie, ty masz mini spinę z Jackiem, ale do tego zaraz przejdziemy. No bo rzeczywiście Nitro na swoim live powiedział, że to co robisz teraz z Lexi jest średnie. Mhm. Bo dziwnym trafem jesteście przyjaciółmi w momencie, gdy Lexi bije się w Znacu, a ty z Marcinem. Dodał również, że przed tymi zdarzeniami wasz kontakt był raczej słaby. Jak komentujesz swoją relację z Lexi i czy w jakiś sposób chcesz wejść do głowy Marcina właśnie przez to, że... Nie, właśnie tak jak mówię. Myślę, że często tak jest, że jak ktoś jest, jak była z tobą w związku, to jako, że się nie lubimy, że raczej to by pewnie czuła się, żeby było nie fair, jeśli byśmy trzymali kontakt. Nie wiem, bo nie jestem nią. Ale myślę, że właśnie głównie chodzi o to, że ćwiczymy razem na sali i wcześniej nie mieliśmy kontaktu, bo nie ćwiczyliśmy razem. Teraz ćwiczymy dużo i gadamy tylko praktycznie trenując.
Tak to nie się, mamy. Czemu się zacząłeś? Bo ja mam czasami tak, że się zaplączę. No tak, w takich raczej sytuacjach i mówiąc o takich rzeczach, które są dla ciebie niewygodne. No dobrze, no ty Marcin możesz wiedzieć lepiej, wiesz, że ją podrywam, nie wiem co jeszcze robię z lekcji. Co? Okay. A co do stewarda? To też jest, to też myślę, że bardzo, bardzo ważna kwestia. Ja jeszcze nie mieliśmy okazji ze sobą porozmawiać, ale myślę, że właśnie po tym czasie, który już jakby przeminął, myślę, że fajnie, jeśli udałoby nam się spotkać na jakąś rozmowę i w końcu pogadać ze sobą. Ja pamiętam, właśnie ostatnio oglądaliśmy na live z Lexi odcinki stare i pamiętam, że mieliśmy super kontakt ze Stewartem i szkoda, że tak ale cała ta sytuacja... Ale to mogę, chyba okay, mogę się, zepsułeś, nie? Okej, okay, mogę tak, się możesz, wypowiedzieć. Proszę bardzo. Więc szkoda, że tak wszystko się potoczyło, bo wydaje mi się, że wiem, że nikt nie chciał, żeby to, co się stało w Team X, żeby się wydarzyło i że każdy chciał jak najlepiej, ale niestety pewne sprawy nas poróżniły i też nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, bo to, co się dzieje między mną a Spotlightem, jest już prowadzone przez odpowiednie organy i chciałbym, żebyśmy poczekali wszyscy razem z oceną do momentu wydania opinii przez sąd po prostu i wtedy będziemy mogli zadecydować, czy to ja zrobiłem coś złego, czy zrobił coś złego Spotlight i nie ma co tutaj się wbijać w szczegóły. I tak, no ze Stewartem mieliśmy bardzo dobry kontakt, ja go traktowałem jako przyjaciela, ale poróżniły nas niestety te sprawy, ja też trochę czuję się poszkodowany i właśnie dlatego chciałbym, i on na pewno też czuje się poszkodowany ze mojej strony. I dlatego uważam, że fajnie by było się z nim spotkać i teraz normalnie, prywatnie porozmawiać, nie przy żadnych kamerach, tylko przedstawić, dlaczego ja czułem się poszkodowany, dlaczego on poczuł się poszkodowany i po prostu porozmawiać. Obstawiam, że nigdy już przyjaciół... A wyszedłeś z inicjatywą, żeby to nie, zrobić? Nie, nie wychodzę. Właśnie teraz wychodzę z tą inicjatywą. Widzisz, ale czemu robisz to publicznie? To teraz chyba ty robisz coś pod publikę, tak? Bo bardzo często ale Marcin, teraz się przyczepisz. Teraz się przyczepisz. Nie, no a ty czego się przyczepiasz? Z całym szacunkiem, ale stary, przyczepiłeś się przed chwilą tego, z kim się spotykałem ponad rok temu. Rozumiesz? Okay, a masz do mnie pretensje o to, że ja się czegoś przyczepiam. To możesz się przyczepiać. Przed chwilą powiedziałeś, że no chcesz dymów i co? I dobra, rozumiem. Nie, rozumiem twoją... Okej, okay, może to jest jakiś tam trafny argument z twojej perspektywy. Ale no, więc jest, myślę, że to mniej więcej wyczerpuje ten temat. Okej, okay. Marcin, żeby zrobić teraz, oddzielić grubą linią waszą, jakby wasze flow od tego, ja wchodzę z pytaniem i z tej kwana od razu, dlatego fajnie by było, jakby reżyserka przy okazji od razu zadzwoniła do tej kwana, no bo mamy tutaj też fajny, ciekawy wątek, no i może na samym początku, Marcin, pytanie do ciebie. Tej kwan na swoim live, wypowiadając się o sytuacji pomiędzy tobą a Kaniowskim, powiedział, że momentami odkleja ci się, dodając to, że jeżeli upubliczniasz swój związek, musisz się liczyć z różnymi pytaniami. Mhm. Czy chcesz jakoś odpowiedzieć tej kwanowi i co ty myślisz na temat tej kwana? Słuchaj, no my też już wyczerpywaliśmy ten temat w ogóle tej sytuacji z Kaniowskim u ciebie na live, tak? Więc nie uważam, żebyśmy musieli go przytaczać. Swoją drogą wyszło z tego coś dobrego, dlatego że od razu po tym waszym live dzwoniliśmy się, potem jak ja usłyszałem jego argumenty, potem jak on usłyszał moje argumenty, dzwoniliśmy się, doszliśmy do wniosku, gdzie mogą gdzieś tam leżeć pewne niedomówienia po naszych stronach i po prostu, wystarczyło 10 minut dorosłej, dojrzałej rozmowy, żeby dojść do porozumienia. Zresztą jesteśmy umówieni, że jak on wróci ze swojego wyjazdu, to po prostu skoczymy na kawę i sobie podamy rękę. Natomiast jeśli chodzi o TakeFana, wiesz, jakby TakeFan i Nitro to są, i zresztą też szereg innych postaci w internecie, to są osoby, które po prostu wyrażają swoją opinię w internecie i jak najbardziej to jest jego opinia i ja szanuję jego opinię i zresztą po części się z nią zgadzam. Wiesz, ja też różne rzeczy robię w emocjach, zdarza mi się robić w emocjach, dlatego tak jak Kacper zarzucał mi, kiedy się zmieniłeś? Wiesz, ja zmieniam się, tak jak mówię, z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Każde kolejne doświadczenie sprawia, że jestem odmieniony, tylko wystarczy wyciągać odpowiednie wnioski. No, pod wpływem emocji gdzieś tam powiedziałem mu parę rzeczy, to się nagrało
tyle z tego wyszło. No, no co to chodziło w końcu? To nie chodziło o relacje, tak? Że pytało o relacje, było czy chodziło... poruszane na... No ale tu mamy olbrzymią liczbę widzów. Tam którzy też nie była olbrzymia liczba 30 tysięcy, a u nas jest ile? 100 tysięcy? Prawie 100 tysięcy. Myślę, że ludzie też chcieliby wiedzieć, bo ja też jestem ciekawy, czy tam chodziło w końcu o to, że poruszał temat Natsu i Lexi. Czy, ja nie czy mam problemu generalnie z poruszaniem już tego tematu. Okay. Kiedyś rzeczywiście w momencie, w którym przytoczę klucz całej sytuacji. Take Fan powiedział, że momentami odkleja się Marcinowi. Ale to chodzi, jemu chodzi raczej o sytuację z Kaniowskim. Tak, już okay. Nie chodzi bardziej o Kaniowskiego. Hieną po tym jak gdzieś tam na konferencji mnie wywołał, tak? I coś mówił w kontekście dziewczyn o mojej osobie. I to właśnie pytam, mówię, o co chodzi? Czy chodziło o te poruszenie dziewczyn, czy o co? Nie, chodziło o sytuację, o to, że kiedyś rozmawiałem, ja uważałem, że rozmawiałem z nim o czymś prywatnie, o tym, że po prostu, wiesz, o analogicznej sytuacji z Pawłowskim, dlatego, że kiedyś rzeczywiście jak Pawłowski poruszył temat mojej osoby na rundkach Lexi z Agatą, to było jakoś chyba na początku tego roku na HL-u, no to ja się bardzo zdenerwowałem i wzbudziło to we mnie naprawdę duże emocje. No i tyle, nauczyłeś się na błędach i teraz z Kaniowskim było lepiej. Tak, nie, no szpilkę ci chciałem wbić. Chciałem się wbić szpilkę. To było żartobliwe, Marcin, nie obrażaj się już. Okej, że zanim zadzwonimy do tej Kwana, no to mamy na linii widza, tak więc halo, halo. Halo. Siema, siema. Jak się nazywasz, skąd jesteś? Sandra z Warszawy. Cześć, Sandro. Jakie masz pytanko? Mam pytanie do Marcina. Mhm. Ponieważ to jest pytanie też ode mnie i też czat na żywo dużo o tym pisze, że Marcin ma stres, niepogrubioną szyję i twarz i zarzucają mu w czacie doping. I chciałabym się zapytać Marcina, czy jednak stosuje ten doping ze względu na to, że chce być silniejszy od Kacpra i chce dzięki temu wygrać, bo może nie znieść po prostu drugiej porażki z nim. Nie, no ja w ogóle, przepraszam, ale czy powiększona szyja, jakaś duża szyja, to jest niby od jakich środków i od jakich suplementów? Od testosteronu. Że tak jest? To tak, żuchwa rośnie i szyja podobno. Ja tego nie słyszałem. Ja oglądam kanał Stalowy Szok, więc się orientuję. Okej. Okay. Nie stosuję dopingu, tak jak już mówiłem. Tylko legalne środki, które można w szyję ma. To nie ja zadałem pytanie, ty liczyłeś, kiedy ja zadam pytanie, a Sandra mnie wyręczyła. Okej, już odpowiedziałem, no i tyle. Nie, ale... ja cię nie obrażam ani nic, to w ogóle nie jest ani trochę hejt. No, poza tym uważam, szczerze mówiąc, uważam, że, bo to też gdzieś się zrobiła taki fajny temat do ruszenia, ja uważam, że wizualnie, przepraszam, ale to wiele lepiej Kacper się prezentuje w tej chwili. Ciężka praca, Marcin. No, owszem, ja nie mówię, ty i na pewno przepracowałeś ja nie mam problemu, żeby zrobić badania. Widzowie, zróbmy badania. Ja jestem za tym. Czyli jednak mogłem zostawić ten stopę. No mogłeś, ale to nie ja poruszyłem, ale pociągnę. 51 minut 47. Myślę, że to jest super pomysł, żeby zrobić badania, bo... Nie, ja już nie mogę... Ale słuchaj, Marcin, moim zdaniem... Dla mnie ty możesz brać te sterydy i za wiele mi to nie zmienia. Tylko uważam, że dużo lepiej byś wypadł, bo jeśli nie masz sobie nic na sumienie, to co za problem jest? Jasne, musi pobrać krew, stary. Jasne, natomiast ja uważam, że po prostu cały czas starasz się manipulować i szantażować. Nie, popatrz, stary, wywołujesz taką kontuzją. Z kontuzją nie masz nic sobie do zarzucenia, więc chcesz mi pokazać papiery. Popatrz, a tutaj sterydy wchodzą. W momencie, w którym ty rzucasz jakimiś oskarżeniami, to strzelasz nimi kurwa jak z karabinu, a jak ja chcę coś powiedzieć, to od razu wszyscy mają się wstrzymać ze swoją opinią, tak? Nie. No tak, no tak dokładnie. Nie, tak nie, się nie. Uważam, że analogicznie. Rozmowy. Posłuchaj mnie. No, posłuchaj mnie. Uważam, że stosujesz takie zagrywki psychologiczne. Mhm. Pracuję z trenerem mentalnym, więc. Rozmawiałem z nią. Super. I jak rozmawiałem z nią, tak, wiem, że z nią rozmawiałeś, bo gdzieś tam przecież przychodzi ona na WCA. No. Więc przerobiliśmy sobie niektóre rzeczy. Ja wiem, do czego ty prowadzisz. Próbujesz psychologicznie. Doprowadzi mnie do takiego stanu, żebym rzeczywiście czegoś się obawiał, żebym się czuł źle. I popatrz, w jakiej stawiasz mnie sytuacji, w momencie, w którym pójdę na twoje na te badania. No to tak? Widzisz, że jesteś czysty i nie, w momencie, w którym pójdę na... I starej, w momencie, w którym to udowodnisz wszystkim. Ale znowu się wtrącasz, a masz o to samo pretensje, stary. Dobra, czekaj, zanotuję. W momencie, w którym pójdę...
Ale co chcesz teraz zacząć? No to jest moja sprawa, co sobie notuję. W momencie, w którym... ale nie słuchasz mnie. Nie, słucham, ja mam rozpodzielność uwagi. Ja nie mam akurat, zazdroszczę. W momencie, w którym pójdę z tobą na badania, zostanę, wiesz, zrobię coś pod twoje dyktando, tak? I nie, zastosuję się do twojego szantażu. I tak na dobrą sprawę zrobię coś, co ty chcesz, żebym ja zrobił, a ty jesteś po prostu dla mnie nijaki, nie uważam, żebyś był warty w ogóle tego. To są ludzie, myślę, że ludzie też chcą, żebyś zrobił badania. A w momencie, w którym tego nie zrobię, przedstawisz taką narrację, że ja jestem nie, nie ma problemu, bo Marcin, mówię ci, że dla mnie nie ma problemu, jak bierz sobie sterydy, to sobie bierz sterydy. Jasne, ja ci przedstawiłem swoje stanowisko, i nie chcę mi się już dotykać więcej tego dobra, tematu. Dobra, to w takim razie zakończmy. Zakończyłeś wypowiedź, mogę teraz ja? To ja dam swoje stanowisko. Proszę o telefon do take fana. Dla mnie nie ma problemu z tym, żebyś Marcin stosował sterydy, skoro nie są zabronione. Tylko uważam, żebyś wypadłbyś 10 razy lepiej w momencie, kiedy po prostu... Rozumiem, natomiast to jest słuchaj, moje... Ale czekaj, skończyłeś temat, daj mi się wypowiedzieć. Chciałbym przed chwilą mówić... Tak, tylko ja nie mam notatnika, niestety ja się nie przygotowałem. To nie moja wina. Obyś do walki się dobrze przygotował. Teraz jest mój moment, teraz jest mój moment, więc daj mi dokończyć. Dla mnie nie ma problemu, jeśli stosujesz, to stosujesz. Ja uważam, że i tak wygram, nieważne czy stosujesz, czy nie. Ale tutaj doszliśmy na samym początku, rozmawialiśmy o twojej kontuzji. I w momencie, kiedy miałeś kontuzję i masz na to papiery, nie masz problemu, żeby udostępnić mi je. I przed chwilą, czyli w tym momencie zgodziłeś się na to, na jakąś tam rzecz, którą proszę od ciebie, bo nie masz nic na sumieniu. Teraz, kiedy masz coś na sumieniu, to jest coś, co już robiłem, to jest coś, do czego mam dostęp i co mogę po prostu wysłać. Poproszę o to swojego menedżera, żeby to znalazł i tyle. Żeby a tutaj wystarczyłeś, a zrobiłeś już badania krwi do MML-u? Tak, zrobiłem dzisiaj rano. No to mogłeś zrobić od razu na ten. Ale mogę dokończyć, powiedzieć. Powiedziałeś, że uważasz, że ja bym lepiej wypadł. Uważam, że ty moim PR-owcem nie jesteś, więc nie tobie oceniać, kiedy ja lepiej wypadnę. Ja uważam, że najlepiej wypadnę, jeśli wygram tą walkę. Nie mówię, że ją wygram na 100%, ponieważ to jest MMA i wielokrotnie będę powtarzał, że różne rzeczy się mogą wydarzyć. Jestem, wiesz, przygotowuję się, zapierdalam, naprawdę. Bardzo zapierdalam i nie mówię tego, żeby cię wystraszyć, po prostu jestem taki samo jak ty, jesteś dumny ze swojej przemiany, tak bardzo ja jestem dumny z tego, że po prostu... Tak samo mówiłeś przy Alberto. Poproszę wodę. Nie, mówiłem, że trenuję, natomiast... No mówię, natomiast... że zapierdalę, że dasz radę, że się... W sensie, że... No i super, no a teraz... No tak, no. A później mówiłeś, ale nie, jednak byłem się nie codziennie na treningu, tak powiedziałem? Okay. Nie, powiedziałem, że byłem codziennie na treningu, natomiast nie poświęcałem wystarczającej energii w to, żeby się do tych treningów dobrze przykładać. Natomiast teraz to robię i też jestem dumny z tego, że idą za tym pozytywne skutki, no. Super. Czy mamy na linii take fana? Halo, halo? Jeszcze nie mamy. Dobra, no to przejdziemy w takim razie. Przychodzi wsparcie, Marcin, nie martw się. Dlaczego? Dlaczego wsparcie? Nie powiedziałeś przypadkiem na jakimś streamie, że ty się z nimi kolegujesz. No i po koleguję. No to czemu nazywasz, że tu przychodzi wsparcie? Już starasz się wybielić? Popatrz, nie, tak no, jak z tymi argumentami związanymi z dopingiem uważam, że... zdjęcie Tim Fistaszek, dlatego mówię, że ta, że jesteście no tak, bo uważam, że Fistaszek było po prostu zabawny. No ale, dobra, ja też się odnoszę. Ja mam do tego luz. Jasne, ale uważam, że tak samo tutaj już próbujesz z góry złagodzić jakieś ewentualne objawy tego, co się może wydarzyć zaraz, bo odnosząc się do tego dopingu, tak bardzo uważam, że nie wiem, co próbujesz się wybielić na moment, w którym byś przegrał tą walkę, nie. O co chodzi, bo wezmę, to samo było jak to na z Fiddleversem się biłeś. Właśnie mówię, że nie ma to dla mnie różnicy, biorę 100% to na klatę, stary. Mogę też prosić. Tak, biorę w 100% to na klatę, jeśli przegram walkę, to ją przegram właśnie, bo wkładam 100% swojego czasu i sił w przygotowania, dlatego jeśli przegram, to wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Super, w ogóle uważam, że to jest super podejście. Ale wracając do tej kwana, uważam, że nie ma w tym nic złego. To, że jakoś się kolegujemy, czy jesteśmy znajomymi, w wypominaniu sobie jakichś rzeczy, które nam nie odpowiadają w drugiej stronie. I uważam, że jest to
dla dorosłych ludzi, myślę, że jest to nawet normalne i jest to fajne, kiedy potrafisz swojemu znajomemu wytknąć coś. Szczególnie, że Take Fun i Nitro mają taką konwencję, że lubią wpierdalać szpilki, więc ja też więc tak uważam, ja dlatego nie mam problemu na przykład z tym, że Take Fun powiedział gdzieś tam negatywnie się o mnie wypowiedział, że w momencie, w którym to, te słowa, które przytoczył Boxdel, tak? Odnośnie dziewczyn, odnośnie tego, że mój związek jest publiczny. Też uważam, że jest to zdrowe i tyle. No mi tylko brakuje, że ty nie próbujesz nigdy im się, może nie próbujesz, albo nie chcesz im się nigdy odgryźć, tak jakbyś trochę się... Ale ja nie potrzebuję się odgrywać, okay. Ja też mam w sobie sporo refleksji, okay. Wiesz, też jestem w stanie zauważyć swoje błędy. Panowie, mamy Rafała? Tak, zanim odbierzemy od Rafała telefon, to zauważyłem na czacie wiele komentarzy odnośnie tego, czym jest ta maszyna, tak więc od razu tłumaczę, jest to nasza maszyna losująca, wszystkie szczegóły loterii macie na loteria.fejmema.tv, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami loterii, bo w puli jest ponad 500 000 złotych i losy w czasie rzeczywistym ciągle się drukują. A zabolał cię trochę ten pistaszek, co? Tak sobie myślę. Nie, zaraz to wyjaśnimy z tego. Ale nie, skoro przytoczyłeś to, że ja wczoraj powiedziałem o tym. Nie, po prostu widziałem. To jest taka cecha narcystyczna, wiesz? Okej, okay, mogę być pistaszek. Narcystę właśnie bolą takie rzeczy. Mogę być pistaszek. Możesz na mnie nawet... Przestaniesz gwiazdożyć tutaj. Ja. Okej. Okay. Jeszcze, bo jakby muszę dokończyć. Muszę dokończyć, że... Komora losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady. To na TikToka. Tak. Kochani, zapraszam również do zakupu pay-per-view na fejmema.tv i biletów, bo zostało jeszcze trochę biletów na walkę, która odbędzie się za 9 dni pomiędzy m.in. Kacprem Błońskim i Marcinem Dubielem w klasy rzymskiej w formule MMA No Limit. Tak więc... będzie na pewno ciekawie. Zapraszam serdecznie na Fame TV. To jest pierwsza walka w ogóle w Formule No Limit? Jaka się w końcu odbywa? Nie było, tak, nie było chyba w końcu. Nie, nie było. Nie było, to jest pierwsza, przecieramy szlak. Była długa walka Normana z Borysem Mańkowskim. Ona chyba była. 15 minut oni mieli 15 i się zakończyło. Tak, ale mocie. Wyszło to nudno ostatecznie, bo było w oktagonie i uciekali cały czas przed sobą. To jest fajnie, bo mamy formułę rzymskiej klatki, gdzie będziemy się na pewno dalej, jest to dalej. Pierwsza walka w klatce rzymskiej takich Candy Boyów, jak wy, nie? Candy Boy, trochę Candy się to zmienia powoli. Ogólnie trochę mi... To jest fuckboy. Może być i fuckboy. Fuckboy. Dobrze, fuckboy. Mamy Rafała na linii, nie chcę, żeby czekał tak, jak ostatnio czekał stary. Okay. Też. Pół godziny sporo chyba coś było, tak. Bo nie oglądałem. Halo, halo, Rafał. Halo, halo, siema. Cześć, siema. Witam widzów, witam was. A tak przede wszystkim bardzo chciałem powiedzieć, że o maszynę nikt nie pytał, ale dzięki, że nam powiedziałeś. O co? Że o maszynę nikt nie pytał, ale dzięki, że nam powiedziałeś, bo tak się z widzami zastanawialiśmy, co to za maszyna. No to już wiemy, już to wiemy. To czułem, ale zatrzymałem. Maszyna losująca, szczegóły na... No ale w każdym razie ten, w każdym razie... A czy widzicie oddzielnego streama z maszyny, tak żeby 2-4 było widać, jak losy lecą? Nie widzę problemu, żeby tak było. Tak sobie śmieszkuję. Tak sobie śmieszkujesz. No mamy tutaj komisję też na programie, tak więc legitność maszyny jest jakby w najwyższym standardzie. A teraz przechodząc do reszty pytań, trochę się wywaliło mnie z równowagi, bo Rafał lubi tam trochę podkręcić atmosferkę. Ja podtrzymałem to, więc jest... Wiem, o co chodzi. Chciałem to wpierdolić. No mamy trochę tematów, Rafał, nie, jakby... Trochę czasu ci może zabiorę, aczkolwiek może zacznijmy od tego ostatniego streama, w którym, nie wiem, czy ty też grałeś z chłopakami w League of Legends? Nie, ja tam wszedłem pogadać sobie. Wszedłeś pogadać. No było trochę klimat tej rozmowy, w pewnym momencie sięgnął zenitu, jakby te emocje, no i czy wy gadaliście jeszcze po tej... Po tej akcji z Fistaszkiem, gdzie powiedziałeś, że powiedział Kacper, że może zawalczyć z tobą Take Fun tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli drugim przeciwnikiem będzie Nitro, no i że takie zasady, że nie, jakby widać trochę pogardę. I trzeci brother Jasiu. I trzeci to brother Jasiu. I jakie jest twoje stanowisko odnośnie tych słów? Znaczy, wydaje mi się, że ja już na live powiedziałem, co o tym myślę. I jeszcze inaczej, bo mnie to jakoś tam specjalnie nie godzi, bo ja potrafię sam przed sobą się przyznać, że nie jestem specjalnie utalentowanym fighterem, nie urodziłem się z tym genem. Jestem trochę
powolny, ale nie potrzebuję tych umiejętności na co dzień, na szczęście. Gdzieś tam się próbuję z ludźmi, którzy mam nadzieję, że podobnie jak ja tego talentu nie mają. Natomiast, no nie wiem, no, powiedziałem to, co myślę, że to trochę uwłaczające, bo ja chodzę z założenia, że jakby nie było, fajnie jednak rywala jakoś szanować. A jak ktoś ci mówi, jesteś tak chujowy, że jak nie wyjdziesz bez kolegi, to do walki by nie doszło. No to po prostu zbudziło to jakąś irytację i wyraziłem swoją opinię w tej kwestii, negując słowa Kacpra, jakoby się zmienił, nie? I to w sumie tyle. Trzeba jakiś tłumik tej maszyny. No ja też, to może ja, bo widzę, że to nie masz pytania. Ja też nie ukrywam, że trochę personalnie odebrałem to wtedy. Też jestem dość mocno wczuty i może trochę przesadziłem, ale myślę, że przez to, że w trakcie naszej tam rozmowy przez dłuższy czas wpierdaliście się we mnie i trochę mnie to irytowało. Widzisz, znowu się zaciąłem, bo czasami tak mam. A to był obopólny żart, Kacper. Tak, tylko mi trochę, wiesz o co chodzi? Męska żart, potem się poważnie zrobiło, no. Wiesz o co chodzi, że zazwyczaj na tych streamach, jak siedzicie, ja też w sumie rację, bo sam do was wchodzę, więc też jestem w sumie trochę tego świadom, ale często po tym, jak sobie rozmawiamy, to zamiast wyciągać jakieś fajne rzeczy z tych naszych rozmów, to zazwyczaj na shotach ludzie wyciągają tylko fragmenty rozmów i są mocno wpierdalane we mnie szpile. I to trochę mi po prostu nie odpowiadało. Widzę, że też nie mamy jakichś tam negatywnych relacji, więc też nie mam zamiaru tutaj się z tobą kłócić, ale chciałbym ci wytknąć jedną rzecz, bo w momencie jak rozpocząłeś, nie wiem czy ty, czy tam Nitro, temat fistaszka, to tak sobie przeanalizowałem to, że ostatnio jak siedzieliście z Mateuszem Murańskim chyba i jak Nitro też rozmawiał przez telefon z Jackiem, to mieliście straszny problem o to, że oni do was mówią na przykład chłopcze albo wymyślają jakieś tam inne ksywki, nie pamiętam konkretnie, i że próbują wam umniejszyć. I w tym zauważyłem pewną hipokryzję. Ja nauczyłem się mieć do tego luz, ale jako, że jesteśmy dobrymi, to przesada, jako, że jesteśmy znajomymi i nasza relacja polega na tym, że wpierdalamy sobie czasami szpilki, to jak na to odpowiesz? Znaczy przede wszystkim ja się zgodzę z tobą z jedną rzeczą, że ten cały konflikt, w cudzysłowie konflikt, jest rozmuchany między nami, bo ja żadnego konfliktu w czasie złych nie czuję. Mm-hmm. Bardziej to zirytowało, tak jak powiedziałem. Natomiast co do fistaszka, no to wiesz, no, tak jak sam coś nie stwierdziłeś, byliśmy z początku w konwencji mocno humorystycznej i sobie szpiletki wbijaliśmy, nie? A po prostu w momencie, w którym zacząłeś krzyczeć, że jesteś najlepszy i każdy go byś najebał i tam ja ci wytknąłem tą sytuację, stają na cage'u, kiedy siedząc obok niego stwierdziłeś, że jest zbyt chujowy, no to my zaczęliśmy też humorystycznie umniejszać temu, żebyś nie poczuł się taki super najlepszy i tyle, nie? A tak jak mówię, no spotkaliśmy konwencji zatopliwej, a później to te żarty na tyle z ciebie ugodziły, że gdzieś tam chciałeś zaatakować, nie? I tak się ta rozmowa potoczyła, później jak się potoczyła. Natomiast pod koniec przyznałeś mi rację, jak powiedziałem, to w sumie spróbujesz momentami ham pod żabki, dzień później zrobiłeś streama z lekcji, gdzie w sumie podobną narrację prowadziłeś. Okej, mi chodziło chyba o te przyznanie racji, chodziło mi bardziej o to, że może trochę niefajnie zachowałem się wobec Ksajo i o to, jak to wybrzmiało z moich słów, bo chodziło mi o zupełnie inną rzecz, bo też opowiadałem chyba właśnie na tym cage'u, albo gdzieś na pewno opowiadałem, że właśnie jak przyszedł na sparring, to moim zdaniem na to, ile czasu on trenuje, to bardzo dobrze się prezentuje, tylko tak jak cały czas podkreślam, jestem świadom swojej ciężkiej pracy i umiejętności, które udało mi się nabyć w ciągu tych 2 lat. I chodziło mi o to, że jeśli stalibyśmy w klatce, to uważam, żebym go najebał. I jest to moim zdaniem zdrowe i szczere, bo jest to zgodne ze mną. Ale jeśli chodzi o to, jeśli trzeba go zestawić z kimś, kto ma podobny staż treningowy, to uważam, że bardzo dobrze się prezentuje. I ja tutaj mam trochę problem z komunikowaniem tego, w jaki sposób ja się wypowiadam i czasami brzmi to, jakbym kogoś lekceważył i myślę, że będę musiał nad tym popracować, ale jest to w 100% nieofensywne i w 100% zgodne ze mną. Tylko muszę nauczyć się, jak to odpowiednio komunikować. Spoko, Kacper. To jest dzisiaj też tak, że jesteś taki trochę przypominałeś mi psychologa w tej rozmowie z Kielem, bo tak wiedziałeś, notowałeś wszystko.
A tak swoją drogą... A z drugiej, ale popatrz, z jednej strony ja uważam, że tak starasz się, bo starasz się tutaj zanotować, wypomnieć i tak dalej, a też popełniasz takie podstawowe błędy. Ja uważam, że na przykład brakuje ci dystansu. Brykaje ci dystansu do tego, że chłopaki cię nazwali fistaszkiem. Co z tego? Kurwa. Nie, właśnie ja nie do fistaszka. Chodziło mi, że ja się im postawić nie umiem, a ja nie czuję takiej potrzeby. Jakby mi powiedzieli nawet, że jestem pipką, to nie miałbym z tym żadnego problemu, dlatego że kurwa, ja po prostu mam ten dystans, nie? A ty no nie wiem, masz jakąś taką cechę, tak? Też jestem trochę cichło. Sorry, że mam szedłem słowa. Tak. Nie no, nie, może trochę mi brakuje, no ja, tak jak mówiłem, no ja i tak jak pisałem w tym ostatnim poście, ja jeszcze mam dużo wad, które muszę przepracować i nad którymi będę pracował na pewno, bo jestem dość... Dlatego nie czepiaj się proszę tego, że, nie no, czepiam, że ja też mam na swoje wady, nad którymi nie jeszcze no, na pracuję. Nie, na tym to polega, że się czepiamy w tym programie, Marcin, a nie, jasne, że będziemy dlatego się... ja też ciebie teraz okej, a nie, że będziemy się klepać po pleckach, bo klepać to będę cię już za 9 dni w oktagonie. Mogę ja się czegoś czepić? No. Odnośnie was? To się rozbawiło. Taka przyjazdka w moim stylu. No. Bo był taki fragment, taki moment rozmowy między wami, gdzie miałem wrażenie, po prostu, że takie, tak się społeczeństwie przyjęło, zwłaszcza teraz po ostatnich wydarzeniach w internecie, że ludzie są wyczuleni na to, jakoby dziewczyny wykorzystywały swoich partnerów dla zasięgów, co na tym idzie dla finansów. I trochę teraz zauważyłem, że między wami była rozmowa na zasadzie: kłóciliście się, kto bardziej wykorzystał swoją partnerkę w celu promocji własnej osoby w internecie. Mm-hmm. Takie odbicie nutrzane. No ja zostawiłem. Uważam po prostu, że wiesz, sorry, że ci przerwę, ja uważam, że Kacper zasłania się tym, że Julia prosiła o to, żeby o niej nie mówić, wiesz, sam ty przy tym uderzając do Lexi. Jakby uważam, że wykorzystywanie dziewczyn do tego, żeby prowadzić swoją kłótnię jest kiepskie. No, jak już to czemu zacząłeś to temat Julii? Ty, chcesz już... ja, Marcin, to po raz kolejny, ja nie poruszałem, mhm. nie poruszałem ja tematu. Się do tego, co ty zrobiłeś na ostatniej konferencji, ponieważ na ostatniej konferencji, tak jak już ci powiedziałem wcześniej, wybieliłeś się Julią, a w momencie, w którym ja próbowałem się wtrącić, powiedziałeś, że Julia prosiła o to, żeby jej tematu nie dotykać. Dlatego chciałem wyjaśnić, jak to się... Okej, okay, to wracając... Poza tym ja na koniec tylko przypomnę, że ja nie wypowiedziałem imienia Julii, to ty to zrobiłeś. Okej, okay, ale to sugerowałeś, Marcin, każdy może sobie cofnąć i każdy to widział. Rafał, wracając do tego, co mówiłeś, nie wiem, czy jeszcze jesteś, ale chodzi... No jestem. Tutaj mówisz, że wykorzystywanie dziewczyn, a... I ja bym chciał to powiedzieć inaczej, bo wydaje mi się, że na moim związku na przykład skorzystałem ja i skorzystaliśmy Julia, ale nie był to związek na pewno do tworzenia jakichś zasięgów, tylko po prostu to wszystko czysto współgrało, a to, co zrobił Marcin z tym postem, uważam, że to jest wykorzystanie, więc... Czyli uważasz też, że na przykład moja relacja z nią nie była szczera, tak? Nie uważam, że twoja relacja z Lexi nie była szczera. Uważam, no to skoro że ja ciebie tłumaczyłem, jak z mojej perspektywy więc wygląda, okay, ale uważam, kazałeś mi rzeczywiście wejść w tą rolę, postawić obok swojego psychologa i powiedzieć, dlaczego opublikowałem tego postaci, to wytłumaczyłem. A ty przyjąłeś to do wiadomości, to dlaczego teraz po raz kolejny to teraz ci przypominam, że powiedziałem, że rozumiem, że mu się tak zachowałeś, ale że uważam, że to jest chujowe i o tym mówimy. Ale mówisz, że wykorzystałem to do tego, żeby nabić zasięgów, czyli jednak nie zrozumiałeś chyba. Nie, zrozumiałem, ale nie akceptuję nie tego. Nie, no zaprzeczasz sobie, manipulujesz. Nie, no rozumiesz mnie, Michał? Rozumiesz mnie, Rafał? Manipulacja. Czy można coś zrozumieć, dlaczego ktoś postąpił w dany sposób, ale nie zgadzać się z tym? No można, nie? No, dzięki. Znaczy ja bym nie chciał być jakoś w roli tutaj sędziego, bo kim ja kurwa jestem do zasiadania. Ja tak tylko żartobliwie powiedziałem, że z boku wasza rozmowa tak trochę wyglądała, albyście się przekrzykiwali najpierw kto kogo bardziej wykorzystał, potem się przekrzykiwaliście w dużym uproszczeniu, kto bardziej swoich widzów kocha. Tak? Okej, no ja chciałem podkreślić, bo myślę, że ja to, odnośnie też że to widzów, ważna sprawa. Ja odnośnie widzów, bo to powiedziałeś, kto bardziej swoich widzów kocha. Ja uważam, że gdzieś tam mam teraz stosunkowo słaby fanbase, ponieważ o niego nie dbałem, nie? I tak jak mówię, no jakby ja też tam sobie dbałem o to swoje życie prywatne, potrzebowałem przerwy, ale właśnie jestem na takim etapie, że wracam do tego internetu, więc chyba będzie mniej więcej. No i ten, Rafał, uważam, że trzeba was trochę przytemperować z Nitrem, dlatego trochę wpierdalam szpilki. No jak coś. Dobrze, to dziękuję, że nas coś przytemperować. Na szczęście ja planuję przytemperować Błońskiego już za 9 dni. Oj, chyba mi coś spadło. Okej, dzięki Rafał, pozdro. Dzięki Rafcio. Dzięki, trzymajcie się. Czy mnie a czekaj, a co z tą walką? Jeden V... Dobra, żartuję. Dzięki, na razie.
Cześć, Rafał. Nie, no to ja, mnie już bardziej ciekawiła walka z tym Megazordem, a z Ultimatum. No, Paramakila zapytajcie. Dobra, trzymajcie się. Cześć, Rafał, dzięki. Dobrze, zanim zrobimy face to face, mam jeszcze, no bo tutaj dziewczyny za chwilę muszą wejść, a też nie chcę im robić tak, żeby wchodziły o 22, bo już i tak mamy 28 minut do tej godziny. A jeszcze dzisiaj chcę tylko powiedzieć dla wszystkich, którzy są. Z lotaria. Dla wszystkich, którzy są, za chwilę będzie face to face Martin Linkiewicz i Lil Masty, który będzie prowadzony przez Sylwestra Wardęgę. Tak więc serdecznie każdemu tutaj polecam czekać. No i przejdę jeszcze do jednego pytania. Od razu mówię, że Mateusz Kaniowski dzisiaj nie odbierze od nas telefonu ze względu na to, że po prostu jest na wakacjach, napisał do mnie, że musiałby oglądać program od początku, a jest ze znajomymi na bez sensu, mieście. Bo nie było tematu. Tak, ale Mateusz Kaniowski zaproponował, okay, żeby na aferkach zrobić po prostu konfrontację live na wideo pomiędzy tobą a nim. Tak więc serdecznie po prostu tutaj pozwolę sobie zaprosić na mój kanał Aferki. Subskrybujcie, bo tam będzie konfrontacja Kacpra Błońskiego i Mateusza Kaniowskiego jeszcze przed galą. Tak więc mega fajnie, 9 dni do gali, kupujcie pay-per-view. Pytanie do ciebie, mimo wszystko, odnośnie Kaniowskiego. Właśnie i teraz mamy tutaj taki, jest taki dylemat, bo ja bym, mówiłem też u siebie na stories, że bardzo chciałbym, żeby Mateusz wypowiedział swoją wersję, bo wiem, że jak teraz coś zacznę opowiadać, to on pewnie sobie to poukłada pod siebie. Mhm. Dlatego fajnie będzie zostawić to na konfrontację face to face. Dobrze, dobrze. Ale chciałbym właśnie poprosić. Ale tutaj widzi to okay. Więcej osób. No, ale tutaj mamy ogląda 100 tysięcy, a nie 30. Okej, ale nie mamy szansy, żeby skonfrontować swoje słowa, na tym to polega. Tak czy siak, przy całej akcji, ty byłeś, Michał? Ja byłem za rogiem, tak jak powiedziałem Mateuszowi, i jak wychodziłem, to wiedziałem, że wracasz po prostu, no i zaczęli influencerzy, którzy mówili, powiedzieli, Kacper dostał lepca od Kaniowskiego, nie? Okay. No i każdy to mówił na takiej zasadzie, że jakbyś się pruł do Kaniowskiego i dostał lepca. Okej, dobra, to ja trochę zarysuję, a pozwolę sobie, żebyśmy poczekali na konfrontację, żeby można było to zmierzyć, a nie zrobić wszystko, wiesz, bo jasne, wtedy osoba jasne. Jest w stanie się przygotować. Ja mówię, że ja tak słyszałem, ale dlatego chcę, żeby to było na konfrontacji live, bo nie wiem, co tam było wypowiedziane, nie wiem, co Kaniowski powiedział tobie, nie wiem, co ty powiedziałeś Kaniowskiemu, dlatego fajnie by było zobaczyć to na wideo. Ja tylko okay. Się dowiedziałem od chłopaków, znajomych i ludzi, którzy tam byli, że po prostu była jakąś, że podbiłeś do Kaniowskiego, zrobiłeś jakąś sprutę i on wywalił ci lipca, czego nie pochwalam. Bo uważam, że ty byłeś chyba była to afera, z tego co pamiętam. Tak, to była wewnętrzna mocna afera, bo ty wtedy też byłeś po walce. I uważam, że to strasznie nieprofesjonalne i nawet nie przez to, że jest dziennikarzem, tylko też strasznie chujowe startować do kogoś, kto jest po walce, szczególnie, że jesteś od kogoś większy, silniejszy. Nie wiem, czy on coś kiedyś trenował. Jeśli trenował, to tym bardziej słabo. Ale okej, skonfrontujemy to. Chciałbym powiedzieć też, że nie było takiej sytuacji, że my się tam biliśmy, był tylko jeden lepec, którego dostałem i o którym mówiłem od samego początku. Nie uciekałem przed nikim. Okej, poczekacie jeszcze. Ale godzi to trochę okay. Ciebie, że musisz tak wytłumaczyć, że nie właśnie, ludzie, przed chwilą nie mówisz uciekałeś przed chwilą tak tłumacz. Ja też sobie potrafię się przyznać, poczekajcie, potrafię się przyznać do tego, że dostałem lepca. I okej, okay, ale to, że Mateusz Koniowski opowiada, że ja przed nim uciekałem po hotelu i tak dalej, to jest czysty farmazon i sobie to powymyślał. A on coś takiego opowiadał? Bo tak, ja tak, było coś, że uciekałem, że się bałem, że krzyczałem pomocy, że coś takiego, czy coś w tym stylu. Była oto afera, bo dalej uważam, że to w chuj słabe i tak samo mówi Boxer, że jako federacja też uważają to za w chuj słabe zachowanie i uważam, że ja jako zawodnik, który występuje na gali, powinienem czuć się swobodnie na afterze po mojej walce. Dlatego moja menedżerka kazała go wypierdolić z sali, a nie dlatego, że się bałem Kaniowskiego, tylko dlatego, że zachował się jak... Dokończcie sami. Ja chcę też powiedzieć, że ja też robiłem wiele błędów i robię nadal i gdzieś tam co chwilę przepraszam po prostu za moje odklejki, ale również potrafię się odkleić, stary, nie widzę w tym, znaczy wiadomo, to jest złe i powinno się nad tym pracować, pracuję nad tym, ale po prostu taki jestem, no, ale mimo wszystko staram się przeprosić, no i mówię, że nie powinno być takiej sytuacji w holu hotelowym, gdzie jest sala obok jest afterparty i dzieją się takie rzeczy, ale że... Ale też nie przypilnujesz tego, nie? No nie da okay, się tego przypilnować, ale tutaj uważam, że to... Słuchaj, no to chłopaki też są dorośli, mieć. No sprowokowali jakąś
jakąś sytuację, jeszcze pokłócili się, no to... Jeszcze chciałbym, on tam mówi, że to też mi się nie podobało, że powinienem do niego przyjść z flaszką i mu podziękować jeszcze, że nie wyciąga tej sprawy. Ja myślę, że to on powinien przyjść z flaszką do federacji, że go nie wypierdolili za takie zachowanie, bo uważam, że... Ale on chyba dostał za swoje po tym. On powinien przyjść do mnie z flaszką, że nie ciągnąłem tej afery, to tylko że odstawiłem. To w całości na live, a nie, że teraz Więc to są rzeczy, które, o których ja chciałem podsumować tutaj, a będziemy dalej rozmawiać ze sobą na live. Dokładnie tak, dlatego moi drodzy, teraz robimy face to face'a, dlatego zapraszam was, chłopaki. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, że za 9 dni gala Fame 15 zapraszam do kupowania biletów na Fame.ma TV, kupowania pay-per-view na Fame.ma.tv. Panowie, face to face. Nie ma ochroniarzy, ale będziemy grzeczni, nie? Nie, wydaje mi się, że nie są potrzebni. Tak szybko mnie skasujesz? Nie planuję. Będziesz mnie męczył? Ja cię chcę zmęczyć. Będę cię tak bił. Dobrze. Albo uduszę od razu. Zobaczymy. Nie zobaczymy, jak się potoczy walka, ale chcę trochę cię pomęczyć na pewno. Nad tym ćwiczymy ostro. Ciężka praca popłaca. To prawda, zgadzam się z tobą. Przyspieszyło ci serducho? Mi przyspieszyło, bo to jest naturalne. Mi nie przyspieszyło. Mi przyspieszyło. I jeszcze pozycja. I to mnie właśnie nakręca zawsze. Ja lubię być nakręcony, lubię jak ludzie mnie nie lubią i trochę lubią mi wpierdolić, wtedy mnie to nakręca. Tak samo było w pierwszej walce, żeby im pokazać. A najbardziej lubię ścierać uśmiech z moich oponentów. Nie planuję się uśmiechać w oktagonie. Kiedy w oktagonie nie, będziesz smutny. Ale lubię to, bo trzy razy już wiem, że tych... A nie. Tych dwóch pierwszych. Ta pierwsza to taka walka zapisałeś była... Zapisałeś w notatniku, więc chyba się pomyliło. Ta pierwsza walka... Masz go tam, Ta pierwsza walka była taka średnia, bo mało ćwiczyliśmy. Sylwek też się nie pokazał najlepiej, ale myślę, że z Fitloverem fajnie się zaprezentowaliśmy. I nie wystraszyła mnie ta walka. I lubię ścierać. Ja słyszałem, że tam stałeś na trybunach, jak mnie wtedy wyzywałeś. Tak, ale widzisz, jednak się tego odnosi. Popatrz, hipokryto, manipulator. Okej, to przepraszam. Że chciałeś tam skoczyć do klatki, już czekałeś, żeby na rewanż, pomyślałeś, że przegram, a tu... Nie, wtedy byłem pod wpływem alkoholu, za co oczywiście przepraszałem. Że byłeś pod wpływem? Więc przepraszałem za swoje zachowanie pod wpływem alkoholu. No. Dobra, dawaj tą bokserską, bo bez sensu, żebyś... Bokserska, do kamer jeszcze? Marcin Dubiel kontra Kacper Błoński face to face. Panowie, zapraszam. Nie, za tego chuja w dupę, co powiedziałeś na tym, to nie zasługujesz na podanie ręki. Hipokryta. Przepraszam. Za to na lepca zasługujesz. Okay. Ale to wszystko w klatce.